Podczas drugiej odsłony Kongresu Kopernikańskiego moim gościem jest sekretarz Akademii Kopernikańskiej, pan profesor Krzysztof Górski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Panie profesorze, no Akademia już od lutego, to ile to mamy miesięcy, policzmy? No, formalnie od marca, trzy miesiące. Trzy miesiące. Czyli rozumiem, że pewne kierunki już się zarysowały, pewne rzeczy już się dzieją, ale chciałem zapytać trochę o przyszłość. Która sfera działalności Akademii w tej sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, jest pana zdaniem jako sekretarza najważniejsza? No, sprawy toczą się oczywiście dwutorowo, tak jak to było wiadomo od początku, że tak będzie. Na kongresie w lutym członkami Akademii zostało 50 osób. Statutowo Akademia będzie miała 100 członków i w tej chwili kompletujemy pełen stan. Także szczegółowo jesteśmy na etapie pobrania sugestii, kogo rozważać na nowych członków. Izby będą to rozważały jeszcze bardziej szczegółowo na początku czerwca. Ale izby, kształt izb, ilość izb pozostaje niezmienna. Tak jest, 5 izb po 20 osób, więc trzeba znaleźć następnych 10 do każdej. I to właśnie teraz robimy. Także będziemy mieli tutaj na niwie Akademii samej doskonałą, wielką uroczystość 20 czerwca, bo będziemy przyznawać nagrody kopernikańskie, które mieliśmy oryginalnie nadzieję już wręczyć w trakcie kongresu, ale to się nie odbyło, także teraz różne formalne rzeczy zostały poustalane. Uroczystość odbędzie się na Zamku Królewskim w Warszawie. Taki jest plan w tej chwili i bardzo nam to odpowiada. A dzień później będziemy mieli walne zgromadzenie pierwsze tych 50 członków, które właśnie formalnie wygłosuje swój wybór kandydatów preferowanych na następnych 10 członków w każdej izbie, które zostaną przedstawione prezydentowi do rozważenia. Jeżeli prezydent je podpisze i zaakceptuje, wtedy będziemy ich nominować, miejmy nadzieję, w lipcu. I będziemy w pełnym stanie wtedy już krążyć. To jest ten jeden tor, a drugi tor, no to oczywiście statutowo chodziło o powołanie szkoły głównej Mikołaja Kopernika, no i to weszło na tory realizacji po kongresie. Pierwszym owocem formalnie widocznym jest właśnie to, co się odbywa dzisiaj, mianowicie otwarcie pierwszego koledżu, a jutro drugiego w Krakowie i potem będziemy działać dalej. Także kompletujemy stan osobowy, kompletujemy formalnie cały zakres opisów i statutów i... Trzeba będzie spełnić jakieś specjalne wymagania, żeby dostać się do koledżu? No, będziemy mieli normalny proces aplikacyjny. Znaczy, nazwa college jest być może trochę myląca, ponieważ statutowo ta szkoła jest założona jako szkoła, która będzie kształcić na poziomie głównie doktorskim. Także studia niższego stopnia nie będą się u nas odbywały w większości z tych tak zwanych college'y. Także będziemy mieli rekrutację, jak to wszystko już wejdzie na tory pełnej realizacji. Będziemy mieli stan osobowy ustalony pracowników naukowych. Wtedy proces rekrutacyjny będzie przebiegał no tak jak w normalnym trybie na uczelniach innych. To się odbywa, robi się ogłoszenie i wybiera się kandydatów i zaczyna się działać. Ilu będzie tych studentów? No to zobaczymy, jaki będzie odzew. Jaki będzie odzew. Z tego, co słyszę, już jest bardzo ładny odzew na pierwsze ogłoszenie właśnie do koledżu otwieranego dzisiaj. Część z Państwa pewnie widziała już w telewizji kampanię informacyjną, reklamową na ten temat, także ci, którzy odpowiadają za ten college, są zadowoleni. Także. To poczekamy w takim razie na opinię studentów, ale to dopiero no, w momencie, kiedy to się wydarzy. Mniej więcej kiedy to się może wydarzyć tak naprawdę? Kiedy można się spodziewać tego, że uwaga, uwaga, zapraszamy do składania aplikacji? No, najbardziej agresywną skalę czasową, a właśnie college ten, który się dzisiaj otwiera. I tutaj założenie jest takie, że ruszamy już z procesem edukacyjnym w październiku, w nowym roku. On, prawie na pewno to nie będzie możliwe do realizacji w 5 koledżach, ale zrobimy wszystko, co jest możliwe, żeby jak najszybciej w ciągu roku akademickiego czyli to już było ta na część nogach. Działalności Akademii, ta koledżowa, nazwijmy ją, będzie uruchamiana sukcesywnie i w którym momencie będziemy mogli powiedzieć, że to już, że wszystko, jaki dajecie sobie
No, my czas. Podchodzimy do tego ambitnie. Zakładamy, że w ciągu nadchodzącego roku akademickiego uruchomimy wszystkie koledże. Jak powiedziałem. Czyli ambitnie. Od października właściwie będzie, można się spodziewać jakichś informacji. Dokładnie, oczywiście, tak. Czy Akademia to będzie instytucja, która będzie bardziej reagować na rzeczywistość, próbować, nie wiem, poprawiać, naprawiać, wymyślać takie rzeczy na już, na teraz, czy raczej będzie próbowała stworzyć coś wielkiego, coś dla potomnych? Nie, no, oczywiście poziom ambicji jest jak najwyższy i zadanie, które zostało wyznaczone przed Akademią, było też oczywiście w kategorii ambitnych. Chodzi o to, żeby stworzyć nowy typ instytucji, która pozwoli realizować się na płaszczyźnie efektywnej współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi naukowcami z realną możliwością wpływu przez doradztwo właśnie z kolegów z najwyższej rangi dziedzin w swoich dziedzinach naukowych zagranicznych, żeby sensownie mogli nam doradzać, jak kierunkować studia w tak małej uczelni i tak wąsko sprofilowanej na najwyższym etapie uczenia akademickiego, czyli na etapie doktorskim. Nie mówimy tu o tysiącach studentów, tylko kilkudziesięciu. I żeby umiejętnie dobrać te kierunki i profilować finansowanie tego w ten sposób, żeby uzyskać jak największy benefit dla polskiej nauki i dla polskiego środowiska. Także moje myślenie zawsze było takie, mówiłem to na kongresie i powtarzam to cały czas, że szukamy wśród polskich kolegów porady do tego, jak znaleźć takie kierunki, które nie kolidują z tym, co już w Polsce bardzo dobrze działa, bo to nie miałoby żadnego sensu, żeby duplikować nową instytucją coś, co już działa i działa dobrze, a jednocześnie mieć ten sposób oddziaływania z międzynarodowym środowiskiem, żeby w jak najbardziej pozytywnym sensie używać jego doradztwa na temat tego, co warto, co jest przyszłościowe, co jest ambitne, co jest warte tego, żeby po to sięgnąć. I tak chcemy to kierunkować. Także cały czas mówimy o dwóch ciałach, Akademii i Szkole. No ich rola jest inna. Akademia ma profilować kierunki badań, kierunki finansowania, prowadzić udzielać ten grantów. Dialog zagraniczno-polski i tak dalej, doradzać. Szkoła ma to realizować w sensie edukacyjnym i tak widzę te interakcje w drodze. Czyli co, szkoła ma wychować, wykształcić tych, którzy później będą w Akademii jakby spełniać tą drugą rolę? Nie, no Akademia jest ciałem w miarę zaawansowanych profesjonalnie ludzi. Tutaj nie mamy młodzieży, która będzie w Akademii członkami. Mamy ludzi z wielkim doświadczeniem, którzy jak najbardziej będą mieli okazję konstruktywnie przyczynić się do tego, żeby stworzyć nową jakość w próbie uprawiania nauki w Polsce na wyższym poziomie, jeżeli to się uda. Szkoła będzie kształcić nowy narybek i będzie miejscem, gdzie część ludzi będzie mogła się zrealizować w swoich własnych badaniach, w uczeniu i produkowaniu nowych adeptów każdej z tych dziedzin. Profesor Krzysztof Górski, sekretarz Akademii Kopernikańskiej, był moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję.